cztery ludzie się rzucali i tak dalej. Oczywiście to wszystko było bardzo dramatyczne, ale trzeba pamiętać, że takie same wycinki pod pretekstem kornika drukarza, próby zrobienia parku narodowego na terenie puszczy, na mniejszych terenach w samej puszczy trwały tak naprawdę od 1920 roku mniej więcej. Przed powstaniem Parku Narodowego jeszcze tutaj były dokładnie takie same awantury. Możecie o tym poczytać, jak wejdziecie na przykład na Polonę i znajdziecie takie czasopismo, które się nazywa Kosmos, to tam z 35 roku są rewelacyjne artykuły Bogusława Szafera o tym, jak próbują zrobić tutaj Park Narodowy i jak im przeszkadzają w tym leśnicy. I jest to generalnie takie wrażenie, jakby się czytało doniesienia z lipca 2017 roku, łącznie z blokadami i tak dalej. Więc nie jest ten rejon łatwy. I bardzo często sobie zadajemy tutaj też wszyscy pytania, bo jak się możecie domyśleć, jak się mieszka w takim dziwnym miejscu, to się człowiek trochę czuje, jakby mieszkał na przystanku Alaska i przebywa cały czas w rzeczywistości magicznej jednak, bo tutaj znikają zupełnie wszystkie problemy i największym problemem jest to, że Adam spotkał Rysia, a ktoś tu już mieszka 15 lat i nie spotkał Rysia, a Magda widziała Rysia. Jest to piękne po prostu, jak tutaj wszyscy żyją tym lasem. Ale dygresja dygresją, wracając do tej bardzo skomplikowanej historii. Nie jest przyjemne uzmysłowić sobie, że Puszcza Białowieska przetrwała dzięki mocnemu systemie klasowemu i dzięki myśliwym. Bardzo jest z tym wielki problem, jakby jak sobie to uświadomimy, ale faktycznie ten las został zachowany, dlatego że najpierw należał do korony polskiej, więc to te wszystkie historie tutaj o Władysławie Jagiełło. Następnie należał do Rosji i do carów Rosji, a potem wybuchły dwie wojny i Niemcy tutaj zarządzali, od 39 do 45 była tutaj depopulacja społeczeństwa i zamknięcie lasu praktycznie dla wszystkich w celu szerzenia idei Wielkiej Rzeszy, odnowienia kultura i przywrócenia jakby temu lasowi takiej funkcji kulturowo, nie wiem, świętej. Aż do 45 roku nie można polować. Oczywiście między wojnami szybko zostały żubry wybite, wiadomo. I między wojnami też superowy rząd polski wydzierżawił Puszczę Białowieską na kilka lat angielskiej firmie Centura. I tutaj ciekawa anegdota, leśnicy wtedy, pracownicy lasów państwowych, które powstały w 1924 roku, zablokowali wywózkę drewna, przez Anglików i ta umowa została zerwana, więc nie wiem, bo chodziło, że chwili, jak naród i świat się zbuntował przeciwko wycince w 2017 roku. Historia obrony Puszczy Białowieskiej toczyła się o tym przez lata 80. Oczywiście nic to nie dawało, wiadomo co to były za lata, były te dęby i tak dalej, ale już w 90. latach pojawił się tutaj już Korbel, który stworzył pracownię na rzecz wszystkich istot i jej obowiązki. I w 93. roku nastąpiło takie pierwsze wyjście, pierwsze wyjście, jedna w ogóle z pierwszych w Polsce dotycząca środowiska, po Górze Świętej Anny już robiona i po Tamatamie oczywiście. I było to zawiezienie pod Ministerstwo Środowiska takiego wielkiego kawałka dębu, który wtedy były wycinane na początku lat 90. Zwróciło to trochę uwagę. Dyskusja wróciła gdzieś tam na agendę kraju i w 96 roku po wielu perturbacjach i różnych rzeczach został poszerzony obszar Parku Narodowego. To było ostatnie poszerzenie Parku Narodowego, no bo niestety potem w 2002 roku zrobili takie prawo, że parki narodowe mogą poszerzać, jak i tworzyć samorządy. I jak się domyślacie, od tej pory nie powstał w Polsce ani jeden park narodowy, ani nawet nie został poszerzony Park Narodowy, ale tutaj mogę się mylić, tego nie wiem do końca. Teraz jak to powiedziałam, to myślę, że może coś tam poszerzyli gdzieś. A jak poszerzyli, to i tak zaraz oddadzą na klasztor w Świętokrzyskim. I czekajcie, bo tym klasztorem się poddenerwowałam. I
Tak, i walka o rozciągnięcie. Park Narodowy w tej chwili to jest tylko 16% Puszczy Białowieskiej. Natomiast cała puszcza jest obszarem UNESCO, zarówno polska strona, jak i białoruska. Więc ta sytuacja jest bardzo trudna również prawnie, no bo jeżeli coś jest obszarem UNESCO, to nie powinno być również według prawa poddawane gospodarce. Poddawane gospodarce, a więc jakby UNESCO też powinno tam wiedzieć o wszystkich wycinkach, no ale oczywiście tak nie jest, jak wiecie. Natomiast część puszczy jest zarządzana przez Lasy Państwowe, część puszczy jest zarządzana przez Park Narodowy, więc jest to wszystko bardzo dziwne. Dlaczego ona jest taka symboliczna, ta puszcza? Wielokrotnie próbowałam to zrozumieć i oczywiście oprócz takich właśnie magiczno-mistycznych sytuacji, że to jest najstarszy las, że po prostu czujesz się tutaj jak w bajce fantazy i tylko wyglądasz po prostu kikimory wyglądającej na ciebie zza drzewa. To symbolika tego lasu, właśnie to, że to była ta korona, potem to byli carowie, że kiedyś sobie ukułam takie po prostu powiedzenie, kto ma puszczę, ten ma władzę. I patrząc na to, jak puszczę jak puszczę tak priorytetowo tak naprawdę aż od 1924 roku traktują też lasy państwowe, no to faktycznie jest to wszystko zdumiewające, że ten las jest tak słaby, że tak trzeba o niego walczyć, że się cieszy taką dziwną popularnością. W tej chwili, teraz jeszcze taka anegdotyczna sprawa, anegdotyczna jak anegdotyczna, no ale trzeba wam wiedzieć, że Puszcza Białowieska już raz była schronieniem dla Polski, znaczy nie, że oni tutaj teraz jadą, broń Boże, nic mi o tym nie wiadomo, ale Jagiellonowie tutaj chowali się w Puszczy Białowieskiej w czasie zarazy, w czasie dżumy. W XV wieku i przetrwali, więc my też mamy nadzieję, że jakoś przetrwamy tutaj. Faktycznie są przestrzegane tutaj dość restrykcyjnie wszystkie zalecenia, jest dużo starszych osób. Próbowaliśmy tutaj robić akcję pomocy seniorom, ale na szczęście wszyscy są w miarę zaopiekowani. Problem mamy tylko taki, a powiem wam to. Bo mamy lekarkę w Białowieży, która też jest pulmonologiem, i wyobraźcie sobie, że ona przebywa na kwarantannie, bo gdzieś tam była i dla niej nie ma testu na koronawirusa, i nie możemy testować naszej lekarki. W związku z tym wszystkie te nasze puszczańskie wioski muszą ewentualnie jeździć do Hajnówki. A to taki jednak żartobliwa anegdota. Smutna niestety. Dobra, wracając do umiłowanej, ukochanej Puszczy Białowieskiej. Mówię tak o niej, bo faktycznie ją kocham. I kiedy, nie wiem, tam 4 lata temu pierwszy raz tutaj przyjechałam, kompletnie nie rozumiałam dlaczego. Jakby nie zdawałam sobie, mimo tego, że gdzieś tam mnie wychowywali w przyrodzie, ojciec tam z lasem związany i tak dalej, to ja kompletnie nie umiałam określić tego uczucia, co to jest, kiedy się widzi las o cechach naturalnych, a kiedy się widzi las gospodarczy. Wszyscy przyzwyczajeni jesteśmy tych lasów gospodarczych, przyjmujemy je już za pewnik. Tam są drzewa, jakoś tam, nie wiem, z reguły sosny, jest dość jasno, jest tak porządnie, nie kotłują się konary, nie kotłują się wykroty, nie ma powalonych drzew, nie ma takiego niezwykłego leśnego burdelu, gdzie wszystko leży na sobie, jest chaos kompletny. Zgnilizna i tak dalej. I do tego jesteśmy nieprzyzwyczajeni. Jesteśmy oczywiście do tego gdzieś tam przyzwyczajeni, o, w dżungli, tak, to taki jest właśnie szał, ale nie kojarzymy naszych polskich lasów, takich borów, mówiąc nie bor jako przyrodnicze siedlisko, tylko bór jako taka mitologia. Nie myślimy, przynajmniej ja, nie myślałam, że coś takiego kiedyś zobaczę w Polsce. No i jak tutaj przyjechałam i zobaczyłam to, to już wiedziałam, że nigdy nie wyjadę. I na początku byłam właśnie w takich miejscach, że na przykład po lewej stronie drogi jest rezerwat, a po prawej stronie jest właśnie las tam w pewnym momencie gdzieś tam tutaj zasadzony. I tak się przyglądasz, po lewej stronie patrzysz, po prawej stronie patrzysz. Nie wiesz za bardzo, czemu to, co jest po lewej stronie, kochasz, a to, co jest po prawej stronie, budzi jednak w tobie jakąś. Nie, że niechęć, ale trochę obawę, i
Obawy, no dla mnie to jest może dobre akurat miejsce, słowo. Nie wiem, czy widzicie teraz, bo trochę nie rozkminiam tego, jak działa to udostępnianie, więc nie wiem, czy widzicie taki niesamowity dąb, który teraz, powiedzcie, o tak, widać, dobra, dzięki. To jest dąb z południowej części puszczy. I teraz chciałam parę słów dosłownie powiedzieć o tym, bo bardzo często w kontekście Puszczy Białowieskiej właśnie myślimy o takich drzewach, jak teraz pokazuję, takich po prostu, widzicie, gigantach, gdzie człowiek, o, takich wesołe gromadki mogą oplatać te dęby. Las naturalny też nie polega na tym właśnie, że to są jakieś gigantyczne bysiory, jak baobaby, tylko bardziej polega na tym, że możemy spotkać w lesie drzewo w każdym wieku, czyli określamy sobie to takim powiedzeniem WWW, że las ma cechy WWW, czyli jest wielowiekowy, wielogatunkowy i wielowarstwowy. Rosną w nim drzewa, które mają rok i rosną w nim drzewa, które mają 200 lat. Leżą niektóre drzewa na ziemi, które padły, bo ciężko mówić o śmierci, do tego zaraz dojdziemy w kontekście takiego lasu. Leżą tam drzewa, które są zupełnie nowe, rosną stare giganty, coś się połamało i to wszystko trwa i trwa i trwa od iluś tam tysięcy lat w jakiejś równowadze. Oczywiście ta równowaga czasem jest zakłócana takimi katastrofami, jak na przykład gradacja kornika drukarza, ale tak naprawdę w szerszym kontekście nie jest to żadna katastrofa, bo jest to naturalny proces, więc po co to oceniać? To tak jak mówić o roślinach, że są chwastami. Tylko są to po prostu procesy, które w pewien sposób przyspieszają kroki, które las i tak przeżywa. Las ma mniej więcej cykl taki rozwojowy, powiedzmy 150 lat, no a w momencie, kiedy na przykład się tam pojawi właśnie ten kornik drukarz albo jakaś wichura, coś tam się bardziej połamie, no to po prostu przeskakuje się pewne kroki. A co to są w ogóle za kroki? Są kroki, które wymyślił człowiek i człowiek też wymyśla tutaj jakieś rzeczy, jakie mają być, więc dajmy temu lasowi żyć. I chciałam wam powiedzieć, że tutaj możemy zobaczyć taki właśnie piękny, gdzie nie jest sam, o, to jest taki klasyczny podlaski księżyc, który też już niedługo będzie można zobaczyć. Momencik, muszę wrócić do mojego toku o lesie naturalnym. Tylko chciałabym jakieś tutaj zdjęcie właśnie, które to ilustruje. O, i tutaj mamy takie właśnie zdjęcie jednego z siedlisk Puszczy Białowieskiej. Przepraszam, bardzo powoli mi się to otwiera, ale mieszkam na takiej polanie w lesie, więc nie mam super zasięgu. To co i też, dobra, nie ma routera i tak dalej, nieważne. To co tutaj widzicie, to jest siedlisko Ols. W Puszczy Białowieskiej mamy takie trzy podstawowe siedliska. Siedliska, czyli takie jakby kawał lasu po prostu. I to jest akurat Ols, który charakteryzuje się tym, że większą część roku, nie większą część roku, ale jakąś tam część roku powinien być, tak jak widzicie, tak nie, że cały pod wodą, tylko te drzewa tak rosną na takich wysepkach, to są z reguły olchy albo świerki i one sobie rosną na takich super wysepkach, na tych super wysepkach też żurawie mają gniazda, dlatego że ciężko jest tam się dostać do tych gniazd rysiom na przykład albo innym drapieżnikom. Te takie zielone tutaj piękne kwiaty, które widzicie, to są kosaćce. To jest mniej więcej, to jest zdjęcie z zeszłego roku, ale mniej więcej tutaj tak za 2 tygodnie już będzie wyglądało. I jak widzicie, to tutaj właśnie jedno drzewo leży, drugie sobie stoi, trzecie jest malutkie, to po prawej stronie jest chude, tamto jest grubsze, i ten las jakby po prostu w tym swoim naturalnym rytmie, niektóre upadają, niektóre rosną, a te, co upadają, stają się tak zwanymi kłodami, piastunkami. Takie naukowe określenie na tą kłodę piastunkę. Ja nie wiem, czy tak widać, jak uchą tutaj myszową robię, no ale może widać. To jest właśnie kłoda piastunka. Na początku wymyślił to określenie taki
jakiś przyrodnik związany z Puszczą Białowieską i wymyślił je właśnie w odniesieniu do takiego siedliska, do Olsu. Taka kłoda piastunka nazywana też jest kłodą labilną, czyli ona się może tutaj ruszać. I ona jest po prostu najlepszym siedliskiem, nie siedliskiem, co ja gadam. Ona jest, tak, on, to dobrze mówię, ona jest jakby mikrosiedliskiem dla wszystkich gatunków, które mogą tutaj sobie rosnąć w tym lesie, dlatego że ona jak pada, no to wtedy zaczyna się rozkładać i wpuszcza do siebie wszystkie grzyby, śluzowce, robaki, chrząszcze, ptaki, myszy, gryzonie, ryjówki, nie wiadomo kogo jeszcze. I to, jak możemy tak powiedzieć, taki, nie wiem, drzewo stojące ma w sobie 100% życia rosnące, no to taka kłoda ma ze 150% życia w życiu, no bo wpuściła do siebie bardzo dużo organizmów i umożliwia tym organizmom wzrost. Nie ty, nowym drzewom również, które czerpią z jej soków, z wody zmagazynowanej w środku i jest to po prostu tak cudowne zjawisko, o którym zapominamy często w takiej innej przyrodzie, miejskiej, ucywilizowanej, już takiej bardzo osaczonej przez człowieka, a tymczasem tutaj w puszczy po prostu i tutaj właśnie znowu wchodzimy może w tą taką rzeczywistość magiczną, ale cóż z tego, jak tak jest, że po prostu tutaj patrząc po tym lesie, chodząc, obserwując te wszystkie procesy, naprawdę zdajesz sobie sprawę z tego, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak martwe drewno, martwe drzewo, że w zasadzie w lesie nie ma w ogóle czegoś takiego jak śmierć, dlatego że absolutnie każdy element jest konieczny i każdy element pomaga innym organizmom żyć. I w momencie, kiedy się na co dzień jakby przebywa i z tą padliną, i z tymi martwymi drzewami, i tym całym takim rozkładem, który równocześnie jest zalążkiem nowego życia, no to bardzo się człowiek wyluzowuje i zaczyna rozumieć, że naprawdę nie ma coś tak ciskać i że nie jest to żadne, i że nie ma generalnie czegoś takiego jak nieszczęście śmierci. To była moja pogadanka na temat radzenia sobie z żałobą. Może w dzisiejszych czasach nie najgorsza. Taka, no dobra, przepraszam, ja tak jakby ironizuję na koniec, bo ironizuję, no bo tak jakoś ciężko człowiekowi o tym mówić, byśmy byli w lesie, to po prostu byśmy to zobaczyli i wspólnie się nad tym zastanowili, ale uwaga, pauzuję tutaj tak zwany wykład bo to jest dobry moment, żeby o tym powiedzieć, tutaj teraz piszę nazwę Puszczański Informacyjny. Informacyjny. I jeżeli macie Facebooka, to wejdźcie na tą stronę, na Puszczański Punkt Informacyjny. To jest nasza inicjatywa Obozu dla Puszczy, która działa już 2 lata i która jest taką inicjatywą edukacyjną, informacyjną. Prowadzimy punkt informacyjny u nas w siedzibie w Teremiskach, no ale teraz siłą rzeczy on jest zamknięty. W związku z tym 3 razy w tygodniu robimy online'owe, wirtualne spacery dla ludzi. Transmisje nie zawsze są dobrej jakości, no bo wiadomo, jak jest tutaj z zasięgiem, ale mamy takie, no jesteśmy tutaj zamknięci na takim odosobnieniu, kwarantannie w 8 osób, z których część jest biologami, a wszyscy zajmujemy się Puszczą Białowieską, jesteśmy miłośnikami, uczymy się właśnie do egzaminu, przepraszam, do egzaminu, bo chcemy być niektórzy z nas przewodnikami, przewodniczkami w Białowieskim Parku Narodowym, więc po prostu dzisiaj był spacer o godzinie 13, następny będzie w piątek o 13 i potem w niedzielę o 13. Tam można zadawać pytania i po prostu bierzemy telefony i powolutku idziemy sobie przez las, raczej tam właśnie zajmując się życiem na kłodach, piastunkach, pokazujemy różne malutkie rzeczy, które są w lesie, których nie do końca zawsze widać, na które może nie zwracamy uwagi. Rozmawiamy o gatunkach roślin, na przykład właśnie dotyczących danego siedliska, czyli tak zwanych roślinach wskaźnikowych. Tutaj widzicie te zdjęcia, w ogóle, które widzicie, to są zdjęcia Małgosi Klemens, naszej tutaj puszczańskiej koleżanki i fotografki. Ona z kolei prowadzi taką stronę, gdzie pokazuje swoje zdjęcia i to jest właśnie galeria. Dobra.
Czy ja was nie zanudzam? Bardzo mi to powiedzieć, jak na przykład mów o gatunkach albo mów o żubrach. Ja to zrobię. Oczywiście. Dobra, przełączam się teraz na zdjęcia dalej. Tutaj wróćmy sobie tutaj do jakiegoś. Och, taki wam chciałam pokazać jeszcze. Piękny. Lepszy, więc spróbujmy z tym. O, to jest wykrot. To jest wykrot, który znajduje się w rezerwacie Wysokie Bagno. Jak tutaj przyjedziecie, a może jak byliście, no to na pewno taki rezerwat, w którym właśnie doskonale widać wszystkie te siedliska. Są tam i olsy, i grądy tak zwane. Grąd to jest najpopularniejsze tutaj siedlisko, na którym właśnie znajdziemy dęby, świerki, lipy i olsze oczywiście. Nie wiem, czy te wiadomości widzicie, które mi się pojawiają, to są akurat wiadomości z naszego koła gospodyń wiejskich. I teraz, ponieważ widzę, że jest w pół do, w związku z tym przejdę do takiego dejtu, co się dzieje w puszczy, więc słuchajcie, w puszczy i dalej. Wycinki, to jest najważniejsze. Wycinka w 2017 roku wyrokiem Trybunału Europejskiego została zatrzymana. Teraz są jakieś tam oczywiście wycinki sanitarne, drzewa przy drogach się wycina. Faktycznie tych drzew kornikowych jest bardzo dużo. I dlaczego? Jest ich bardzo dużo, dlatego że nie ma wody w puszczy. I w momencie, kiedy proces odsączania Puszczy Białowieskiej z wody trwa nieprzerwanie od, można powiedzieć, ponad 100 lat. Zaczął się oczywiście takimi jak to się nazywa, Boże, melioryzacją dotyczącą, no taką dziejącą się po prostu dookoła jakby lasu, czy też na polanach raczej, w Teremiskach, w Białowieży, w Pogorzelcach, w różnych tutaj puszczańskich. Ale potem, tuż po II wojnie światowej, to melioryzować po stronie białoruskiej. Już wtedy takie bagna, nazywa się Dziki Nikor, bardzo piękna nazwa. One zostały zmelioryzowane i przerobione na to oczywiście na eksperymentalne gospodarstwo hodowli krów, taki PGR tamtejszy. I wtedy już naukowcy mówili, że jeżeli to po prostu to się będzie działo, oczywiście to jest duża skala tego była, puszcza coraz mniej będzie miała wody, a jak będzie miała coraz mniej wody, to jak nadejdzie któraś tam kolejna gradacja, czyli kornika drukarza gradacja, czyli po prostu wysyp jakby tych chrząszczy, no wtedy jakby będzie wiadomo, świerki nie będą miały żywicy, w związku z tym, bo nie będą miały wody, mają bardzo płytki system korzeniowy, więc będą po prostu musiały, więc się poddadzą tej inwazji kornika, no bo nie będą miały się czym bronić, bo jeżeli mają żywice, to wtedy po prostu te wchodzące chrząszcze tam pod korę są do drzewa, jakby są zalewane i ta epidemia się nie rozprzestrzenia. I tej wody w puszczy dalej nie ma. I oczywiście jest gigantyczna przyczyna braku w ogóle wody i suszy światowej, i wiadomo, tutaj nie będziemy mówić w tym momencie o rzeczach oczywistych i o zmianach klimatycznych. Jest teraz taka dużo rowów, które odsądzają, dają ją brzeg. Jest tym ostatnie takie działa, ostatnie, jeszcze właśnie 6 marca, planie takie obozowe zrobiliśmy, no to tutaj z pomocą wodnych, które mogłyby być swobodnie zasypane i wtedy ta woda by nie uciekała z lasu. W związku z tym 6 marca złożyliśmy tutaj w Puszczy Białowieskiej mamy trzy nadleśnictwa. Nadleśnictwo Białowieża, Hajnówka i Nadleśnictwo Browskie. I do tych wszystkich nadleśnictw złożyliśmy pismo jakby namawiające do wspólnej akcji społecznej, że my po prostu zdobędziemy jakieś wory, oczywiście takie, które się rozkładają, będziemy je napełniać ziemią z tych punktów, które znaleźliśmy tam właśnie, gdzie można to zrobić. I dzięki temu nawet taką małą pracą, taką małą retencją byśmy mogli to jakoś przeprowadzać. No, jesteśmy tutaj, jak potrzeba pomocy społecznej,
bezpieczeństwa, no to po to jest ruch obywatelski właśnie, żebyśmy to robili. Kuriozum oczywiście tej sytuacji jest takie, że to Lasy Państwowe mają jakby w obowiązku zajmować się zasypywaniem tych rowów, mają to w planie zadań ochronnych dla tego lasu, ale już nie, wchodźmy w to, nie robią tego, więc moglibyśmy to zrobić my, mogliby to zrobić obywatele, oczywiście jakoś tam z pomocą leśników, no bo wiadomo, że też bez przesady coś tam wiedzą. No nie, no całkiem sporo. I no niestety, wiadomo, no teraz jest taka sytuacja beznadziejna, czekamy na to pismo, oni mówią, że to pismo zostało wysłane, teraz jest idealny czas, żeby robić, moglibyśmy to na luzie robić, bo jak siedzimy tutaj wszyscy zamknięci, jest jakaś potworna praca fizyczna, worki mógłby tutaj ktoś podrzucić i zawsze jakiś ratunek dla tego lasu by był. No więc to była na przykład taka ostatnia rzecz, no bo jak bardzo się cieszymy z tego, że nie musimy, że nie ma tutaj już akcji bezpośrednich. No akcje bezpośrednie to nie jest nic tak naprawdę superowego. Jest to i męczące dla ludzi, dla wszystkich i wiadomo, też stronne potwory. Gdzieś tam w szerszym kontekście prowadzące do rozwiązania. W związku z tym to, co robimy teraz po tych 3 latach i całą tutaj jakby ustawicznej obecności w Puszczy Białowieskiej, no to właśnie robimy te takie różne akcje społeczne. Oprócz tego bierzemy udział, teraz to jest zdjęcie pana ze spotkania Komisji Założeń Planu Leśnego. Boże, przepraszam, tak to przeczytam, ale to jest też po prostu zebranie dotyczące planu urządzenia lasu, który w 2021 roku się kończy. Plan urządzenia lasu to jest taki dokument, który określa, jak się zajmujemy lasem, ile można wyciąć itd. itd. I to obowiązuje 10 lat. Więc teraz stoimy przed jakby momentem, kiedy ten plan urządzenia lasu będzie tworzony. Tworzą go Lasy Państwowe. Może go też tworzyć jakaś firma, która zostanie do tego wyłoniona. No i chodzimy na takie zebrania, na przykład do nadleśnictw, do lasów państwowych, gdzie bierzemy w tym udział, dyskutujemy, gadamy i tak dalej, i tak dalej. Jest to dość nudne w takim sensie, wiecie, no to nie jest latanie po lesie i szaleństwo, ale co zrobić? To jest też bardzo ważne. Teraz Wam pokażę takie też zdjęcie, czym się jeszcze zajmujemy. Zajmujemy się, żeby pomagać tutaj mieszkańcom. I ta pomoc mieszkańcom polega też na tym, że zajmujemy się, to nie jest zdjęcie dobrze ilustrujące to, co chcę powiedzieć. Natomiast zajmujemy się, moment, chciałabym tutaj coś Wam znaleźć przynajmniej fajnego z lasu. O, proszę bardzo. Powisi chwilę to zdjęcie. Natomiast my, wracając do tego, co jeszcze robimy. Obóz zajmuje się jakby kontrolą i monitoringiem inwestycji wokół Puszczy Białowieskiej, które wiem, że to jest bardzo ciężkie do wyobrażenia sobie, ale te inwestycje to są na przykład, wyobraźcie sobie, był taki pomysł wybudowania 15 kilometrów od miejsca, gdzie mieszkam, czy tam nie wiem, za Hajnówką chcieli wybudować zakład pirolizy opon, czyli po prostu spalanie opon, super pomysł. Na szczęście udało się to zatrzymać wspólnymi siłami razem z mieszkańcami, z Parkiem Narodowym, z Lasami Państwowymi, z ekspertami od tego biznesu. No i nie będzie zakładu. Koło obiektu UNESCO i najcenniejszego lasu Europy. No też udało się to na szczęście jakoś zatrzymać, są tam prawnicy i tak dalej. Z takich na tapecie rzeczy, no to mamy teraz budowę fabryki pelletu w Siemianówce, czyli na północy Puszczy, co jest bardzo skomplikowaną jakby rzeczą, dlatego że pelet to jest OZE. Więc teoretycznie można by powiedzieć, że pelet jest materiałem, który tam został właśnie z produkcji drewna, więc o co się czepiamy? No ale czepiamy się o to, że ta fabryka ma dać pracę 2 osobom,
i ma być wybudowana na takiej łące, która jest już tuż poza obszarem Natura 2000, ale to jest łąka, na której na przykład spotyka się stada żubrów w ilości 100, 140, no bez przesady, może 180, 100 osobników. To naprawdę jest bardzo głupie. Oprócz tego pomagaliśmy też w takim jakby zatrzymaniu przywożenia kompostowych śmieci do wysypiska w Olchówce. Pomagaliśmy tam trochę radnym jakoś pisać jakieś petycje, wnioski do NPO. I więc jak widzicie, bardzo dużo jest takich rzeczy, które polegają na tym, że po prostu trzeba gdzieś tam siedzieć na stronach, na BIP-ach, szukać tych wszystkich informacji, rozmawiać z ludźmi, chodzić na spotkania, chodzić na rady gminy i tak dalej. To jest taka rzecz, która nie jest już tak ekscytująca jak protesty same w sobie, no bo trzeba tutaj być na miejscu, trzymać rękę na pulsie i też jakby współpracować tutaj, po prostu być w tej społeczności. No i część z nas tutaj zamieszkało, stało po prostu jakby mieszkania, więc zajmujemy, no to akurat jest przerwa zerowa. No a jeszcze trwają różne z reguły końcówki, a czasem jeszcze sprawy sądowe. Niestety mieliśmy 300 dotyczących rony Puszczy Białowieskiej. Zdjęcie z protestu akurat w Warszawie, w Lasach Państwowych, gdzie 23 osoby wylądowały w areszcie i były bo oczywiście od razu wyroki były, że jesteśmy niewinni, mieliśmy prawo tam być, no ale to się oczywiście ciągnęło, bo 2 lata ta sprawa, już jesteśmy uwolnieni, ale niestety cały czas trzeba, no, prowadzić te sprawy, dlatego też, że prowadzimy bardzo dużo spraw relacje z 2017 roku, no to oni przekraczali swoje kompetencje, były tutaj różne bitwy. I to nie jest łatwe, jakby działać dalej, jak się tam no, uczestniczyło w tych. Szczególnie, że obóz dla Puszczy nie jest i nie był, jest, znaczy odwrotnie, obóz dla Puszczy jest miejscem bardzo zróżnicowanym. Są tutaj osoby, które mają bardzo wiele zawodów, nie, na przykład nigdy do tej pory nie uczestniczyły w jakichś akcjach też na przykład bezpośrednich, zajmują się, nie wiem, są, kurczę, no naprawdę, ludzie z każdej branży tutaj byli, więc poziom stresu i to, co przeżyliśmy tutaj z tymi strażnikami, był naprawdę potężny, no ale już jakoś też, wiecie, nie ma co tak się tarzać we własnym patriotyzmie i w kombatanctwie przede wszystkim, bo wiemy wszyscy, jak to się to kombatanctwo niepotrzebne, więc trzeba zapomnieć i po prostu robić swoje fajne rzeczy. Więc rzeczy, które dalej, to tutaj na przykład na zdjęciu widzicie, prowadzę warsztaty dla młodzieży w różnych miejscach Polski, gdzie opowiadamy o puszczy, opowiadamy o równości i opowiadamy o tym, że jakby opowiadamy o tym, jak prowadzimy obóz dla puszczy, który jest niehierarchicznym ruchem obywatelskim, ma swoje bardzo jakieś tam specyficzne zasady i tak dalej. No i jakoś działamy już 3 rok. O, teraz jest w ogóle dokładnie 3 rok od działania. No jakoś się trzymamy tutaj cały czas i udaje nam się, więc może ktoś się tym zainspiruje i zainteresuje. Ta młodzież nawet była całkiem spoko zainteresowana. I no oprócz tego, dobra, i teraz myślę, że ja bardzo dużo rzeczy powiedziałam i myślę, że super byłoby, gdy, jeżeli macie ochotę, i będę je dalej mówiła, bo mogę wam oczywiście opowiadać dalej o przyrodzie, zdawać relacje z tego, co tutaj robimy, opowiedzieć bardziej o historii Puszczy Białowieskiej, ale chciałabym odpowiedzieć też na jakieś wasze pytania. Więc bardzo proszę, żebyście je zadali. Mam nadzieję, że jeszcze tutaj jesteście i że ktoś ma jakieś pytanie.
dotyczący puszczy albo ruchów. To ja bym prosiła, jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, żeby napisał na czacie, że ma to pytanie i wtedy po kolei będę udzielać głosu. Więc może poczekamy chwilę, aż sobie przemyślicie wszystko. A ja w międzyczasie tutaj wrócę do strony i pokażę Wam takie piękną i pokażę Wam tutaj takie piękne zdjęcie, paprotki, które tam możecie spotkać w Puszczy Białowieskiej, a także pokażę Wam taką bardzo tutaj ciekawą, piękną roślinę. Właśnie kwitę pili. Ta roślina nazywa się wawrzynek wilczełyko i jest rośliną trującą, a równocześnie przepięknie pachnącą. Wyrastają te kwiatki prosto z części drewnianej, jakby, jak można tak powiedzieć, tej krzewinki. I bardzo przyjemnie jest po prostu oglądać sobie takie piękne, kolorowe rośliny w puszy. Słuchajcie, świetnie. Ja sobie muszę zaznaczyć, że ma mnie totalnie dosyć i nikogo, nikt tego nie słucha. Albo, a nie, jest Monika. Albo po prostu odpowiadam na wszystkie Wasze pytania od razu. A teraz Wam jeszcze zaraz Monika pisze pytanie, a ja włączę tutaj z moich ulubionych zdjęć Rzeka Braniatowskiego. Cześć Monika. Cześć, ja mam pytanie, ile osób jest w tej chwili w puszczy, jakby tak na miejscu, aktywistów oraz czy macie jeszcze kontakt z osobami, które do Was przyjeżdżały wtedy, kiedy były wycinki, rok temu czy 2 lata temu, czy nadal jest jakiś kontakt z ludźmi? Już odpowiadam. Obóz jest bardzo rotacyjny w tej chwili. Akurat w tej chwili, w czasie tutaj tych odosobnienia i tej kwarantanny, czy zwał jak zwał, jest nas 8 osób. I natomiast osoby, które jakby cały czas działają dla Puszczy Białowieskiej po tych akcjach 30, natomiast można powiedzieć okazjonalnie. Z reguły bywa tak, że jak nadchodzi lato, to już 2 razy tak było, że sporo ludzi, którzy byli, to chce przyjechać na przykład do obozu, robić jakieś rzeczy i wpada od czasu do czasu, ale ze względu na to, jaki rodzaj pracy teraz tutaj wykonujemy, no to wprowadziliśmy różne zasady. Zaraz odpowiem, z czego się uczymy. Wprowadziliśmy różne zasady jakby przyjazdu do obozu, no żeby to służyło czemuś, a nie, wiecie, przerodziło się po prostu w miłą agroturystykę. Więc zapraszamy, żeby przyjeżdżać, ale nie być krócej niż tydzień, bo to jest taka podstawowa jednostka, żebyśmy w ogóle mogli opowiedzieć, co tutaj się dzieje, nauczyć kogoś patrolować las i tak dalej. I fajnie na przykład przyjechać z jakimś pomysłem po prostu, że nie wiem, chce się zrobić warsztaty dla mieszkańców, albo zrobić jakiś projekt, albo koncert, albo cokolwiek, no bo wtedy jakby łatwiej nam jest się tutaj organizować. Taka praca tutaj na miejscu, społeczna, wymagająca właśnie bardzo wielu kontaktów, no to nie jest już taka praca, że może każdy tutaj przyjechać i ją robić, bo po prostu nie ma takiej możliwości, żeby gadać z ludźmi, zorientować się w tych wszystkich tutaj, jak wiecie, na wioskach, mega złożonych kontaktach i tak dalej. Więc część z nas, jakieś 10 osób chyba tutaj w ogóle mieszka po prostu tak na stałe mniej więcej, a dużo ludzi przyjeżdża na różne wydarzenia, które robimy na festiwal Dzikie jest piękne. Na przykład na majówki, na czerwców, taką, którą na Puszczę Głodną robimy, na różne spotkania z przyrodą, więc generalnie jest bardzo rotacyjne i fajnie. A teraz jest takie pytanie, z czego się utrzymujesz w tej górze? Poszłam do pracy, ja mam akurat, przyznam, komfortową sytuację, dlatego że jestem scenarzystką i normalnie pisałam różne filmy i seriale. Potem na ten czas w 2017 roku no wypadłam jakby z tej branży, ale teraz wracam, więc mogę sobie pisać po prostu scenariusze tak naprawdę gdzie chcę.
To nie jest pewny pieniądz, coś na małe dzieło, wiadomo, ale daje się rady. I oprócz tego jest tutaj Instytut Biologii Ssaków i część z nas dołączyła do Instytutu Biologii Ssaków, to jest instytucja PAN i ona prowadzi taki projekt, który się nazywa Open Forest Data. Open Forest Data, znajdziecie to na Facebooku, nowo tworzone repozytorium dotyczące Puszczy Białowieskiej. I bardzo to jest super projekt, poczytacie więcej na stronie. Ja się tam zajmuję jakimś takim początkiem w ogóle akcji promocyjnych dotyczących tego projektu. I ponieważ tam jedno z głównych założeń jest tak zwana nauka obywatelska, czyli to repozytorium ma powstawać przy udziale całego społeczeństwa, przyrodników, fotografów, a nie tylko naukowców. Bardzo fajna idea. I kilka osób, które tutaj przyjechało obozu dla Puszczy, potem już się tutaj osiedli, pracuje tam, na przykład skanują różne rzeczy. Natomiast no nie jest łatwo z kasą, jak wiadomo, no ale jakoś dajemy radę. Jeżeli chodzi o finanse obozu dla Puszczy, no to mamy pieniądze, które głównie na prawne sprawy. Dostaliśmy je napisaliśmy wniosek do firmy Lasz, może Wam znanej, i otrzymaliśmy pieniądze od nich na prowadzenie spraw prawnych już jakiś czas temu, w zasadzie one są wydane i są publiczne. Na zrzutka.pl mamy zbiórkę i wszystkie te pieniądze są albo na prawników, no bo to są największe koszty. Natomiast takie na funkcjonowanie info i takie codzienne funkcjonowanie, no to po prostu datki zbieramy, ale nie tak, że po prostu przychodzą ludzie i my ich prosimy o pieniądze, tylko robimy coś cały czas. Praktycznie co weekend organizujemy spacery dla ludzi, organizujemy dużo warsztatów dla dzieci, prowadzimy edukacyjne warsztaty, prowadzimy leśną czytelnię. No i to się wszystko mieści w tej naszej działalności na Puszczańskim Punkcie Info. Tam możecie przeczytać. Dzięki, Artur. Tam możecie przeczytać o tym, co robimy. No generalnie myśmy na pewno wszyscy oszaleli. To nie były wszystkie takie łatwe decyzje, żeby się tutaj przenieść i zostać. No ale jak już się tutaj przyjechało do lasu, to część z Was była w tym, to wie, jak tutaj jest, no i po prostu jak człowiek znajdzie swoje miejsce na ziemi, to wie, no, że po prostu musi tutaj zostać. A dzieje się tutaj bardzo dużo cały czas. A, ale teraz chwilę kontemplujmy to zdjęcie Grześka, bo tutaj po prostu tak idealnie w ogóle widać tą zasadę WWW. Jak widzicie, tutaj jest po prostu, proszę bardzo, tutaj już jedno drzewo leży, tutaj jest jakaś kłoda w dużym stanie rozkładu, tutaj rośnie, powiedzmy, taki, nie wiem, 70-letni grab, tutaj jest coś cieńszego, tutaj jakaś malizna, tutaj te wszystkie paprocie, mchy i nie wiadomo co. I tutaj Wam jeszcze powiem coś takiego, czy jest jakieś pytanie, ale na razie słyszałam, że z okolicy. Nie, natomiast niestety, znaczy oni już cofnęli ten zakaz, to głównie zrobiło Nadleśnictwo Krzeszowice, dlatego że przerosło ich to, co się wydarzyło w weekend i jak z reguły no, mam wielkie wątpliwości co do działania Lasów Państwowych, tutaj chyba oni naprawdę nie mieli wyjścia, bo to, co się zadziało w Krzeszowicach, gdzie się po prostu przyjechali sobie na weekend ludzie z grillami, jakieś setki samochodów, w ogóle totalny piknik, dzieci i wszystko. Więc zrobili to, ale wycofali się, no bo to był jakby nieprawny przepis, oni nie mogą czegoś takiego wprowadzić. I opublikowali całkiem spoko zasady przebywania w lesie w trakcie epidemii. Dobrze jest to napisane, nie ma się co czepiać, natomiast ludzie są, no bardzo krytykują. To postanowienie, jeszcze Wam tylko powiem, że to postanowienie, czy tutaj mam, jak ja mam to zrobić? Zaszerować. Moment. Hej, zobaczcie teraz różne moje dziwne rzeczy w komputerze. O, widzicie to? Czy mogę wyjść na spacer
Nie widzę, czy to widać. Ja wam to przeczytam. Te dotyczące wychodzenia z domu odnoszą się do niezbędnych codziennych potrzeb. Kategorii można zaliczyć się do lasu, ale z zachowaniem ograniczeń odległości oraz limitu przemieszczających się osób. Maksymalnie dwie rodziny z wyłączeniem rodzin. Ograniczenia dotyczą placów zabaw, które są miejscem gromadzenia się różnych osób, a tym samym tam miejscami wysokiego ryzyka. Więc o to chodzi. Więc możemy chodzić do lasu, ale też pamiętajcie o naszych spacerach online, które robimy. Robimy też właśnie po to i idziemy na nie w grupach dwuosobowych. Dawaj pytanie, wolna biblioteka. Proszę bardzo. Tak, to ja mam takie pytanie, bo mówisz, że teraz chodzicie na te różne spotkania z leśnikami i chciałam się dowiedzieć, w jaki sposób oni was teraz traktują, czy jaki mają do was stosunek po tych wszystkich akcjach bezpośrednich, w których też czasem brałam udział i wtedy oni byli nastawieni bardzo wręcz agresywnie. Czy to się zmieniło, czy jakby mają jeszcze w pamięci to, co się działo? Jak do tego Tak, podchodzą? tak i nie. Tak, jasne. Więc odpowiedź na to pytanie, jak na wszystkie pytania z reguły, jest tak. Bo jakby oni się trochę przyzwyczaili do tego, że jest tutaj jakby stały nadzór obywatelski. I to jest bardzo dobre. Dlatego, że stajesz się po prostu, po pierwsze nikt nie lubi, wiadomo, że wtedy były zupełnie inne sytuacje, akcja bezpośrednia rządzi się swoimi prawami, no ale faktycznie jak ktoś tam ci przyjeżdża do twojego naturalnego środowiska i tam by nie daj Boże, Boże przez RZ, nie daj Boże powiedział tam, wiecie, a to trzeba tak robić, tak robić, tak robić, to nie chcemy, żeby ludzie się zachowywali. W związku z tym bycie tutaj, życie w tej społeczności i jak uczestniczenie po prostu tutaj w takim normalnym, no, przepraszam za słowo, takim codziennym czyli życiu, no to nie ma już, wiecie, plucia, nie ma nieobsługiwania w sklepie, nie ma buczenia na ulicy. Już jest w ogóle tak, jak mówią moje panie, w kole gospodyń wiejskich, o jest nasza ekolożka. No i jestem tą sobie ich ekolożką, robię z nimi różne śmieszne rzeczy, prowadzę dla nich na przykład warsztaty impro, bo też się tym zajmuję, graniem spektakli improwizowanych i prowadzę z nimi warsztatów, więc idzie, mamy ekstra grupę. Ktoś mi z tego robi. Natomiast na tych zabawkach jest pełna kultura, dzień dobry, słuchanie się, oni tutaj też się bardzo dużo nauczyli, my też się nauczyliśmy, że być też wysłuchani, to też mieć niestety czasem bardzo różne punkty widzenia i pamiętać o różnych rzeczach, a także, co jest najważniejsze, i teraz wrócę tutaj do takiego jednego zdjęcia, które jest, no, które co było ciężkim przeżyciem, ale wydaje nam się bardzo, bardzo ważne, dlatego że też odpowiedź na pytanie biblioteki, że chyba pod taką rzeczą, którą tutaj zrobiłam, było troszkę na wyjście z bańki. No bo my wszyscy sobie siedzimy w takich wygodnych bańkach, wszyscy nasi znajomi przyjaciele mają takie same poglądy jak my, robimy sobie jaja z Radia Maryja, wszyscy jesteśmy zajebiści i tak dalej. No a tymczasem się okazuje, że nasze poglądy i ta druga bańka nic o nich nie wie i są jakby ofiarami propagandy, tylko że my też jesteśmy ofiarami propagandy, tylko z naszej strony. I ani druga strona nie mówi tak naprawdę całej prawdy. No i w tym celu pojechaliśmy w tym roku, konkretnie w styczniu, gdzie teraz to widzę, to jest konferencja Oblicza Ekologii, która się wydarzała w Toruniu, w szkole ojca Rydzyka, tej tam, jak to jest, no tam media, przepraszam, nie pamiętam, medialna szkoła. I przyznam, że to pokazało, że my nic nie wiemy, krytykujemy w czambu, natomiast nie mamy też, oczywiście to jest horror, mówią tam o
wiecie, że tam czczenie szatana i tak dalej, i Soros i płacenie pieniędzy, ale to wszystko nie bierze się znikąd i też trzeba sobie zdać sprawę, że bardzo często nasze zachowania, nasz radykalizm może być przerażający tak samo jak ich dla nas, to tak samo nas, nasz dla nich. I troszeczkę trzeba zejść ze swojego ego, gdy są takie priorytety jak przyroda, i zacząć rozmawiać po prostu ze wszystkimi, a nie się kitwasić w swojej bańce i przekonywać przekonanych, bo tak by się pieprzyć po prostu w kółko Macieju jeszcze przez 200 lat i nic nigdy się nie zmieni. Więc gdy się spojrzy na nasze środowisko oczami różnych też starszych osób, bardzo konserwatywnych i tak dalej, to trochę można sobie zdać sprawę, że i też przeginamy i robimy głupociny i się tarzamy zupełnie niepotrzebnie. I mówię to, ja wiem, że to nie jest popularny pogląd, ale ja bym dla ochrony przyrody i dlatego, żeby cała Puszcza Białowieska była parkiem narodowym, chciała ze wszystkimi rozmawiać i naprawdę skończyła z tą retoryką głupki, niegłupki, bo tutaj na przykład w Toruniu na tej konferencji były w zasadzie wykłady o ekologicznym rolnictwie albo o etycznej hodowli krów, takie, że się czujesz po prostu jak na, wiecie, zebraniu tam, nie wiem, festiwalu, nie wiem nawet jakie są festiwale, no nie wiem, na wykładzie o permakulturze w jakiejś wspólnocie pod Lublinem. Ale to się nigdy nie przedostaje do naszych mediów, a nasze pomysły nigdy się nie przedostają do tak zwanych ich mediów. I to jest dla mnie gigantyczne odkrycie tego roku, jakkolwiek naiwnie ono brzmi, ale ono się wzięło stąd, że ja po prostu siedząc na tej konferencji, na przykład pisałam do dziennikarza jednego dokładnie, co się dzieje i że jestem w szoku, bo mówimy o katastrofie klimatycznej, mówimy o tym mięsie, mówimy o etycznym rolnictwie. I co potem czytasz taki artykuł w tak zwanych naszych mediach i nie ma o tym słowa. Jest tylko nowy biskup Głądź, czy jak oni się nazywają, opowiedział, że tam ekologiści to szatany i tak dalej. A nie ma nic, co się dzieje dokładnie. Się dzieje to samo, co tam jesteśmy wszyscy takami propagandy. Być może wy nie, ale dla mnie to jest bardzo spore odkrycie i byliśmy bardzo zbulwersowani, ale zarazem przeinteresujące to wszystko było w tym Toruniu. I jeżeli chcecie, to mogę potem wysłać do Wolnej Biblioteki taką prezentację, którą ma stamtąd Fundacji Nasza Ziemia, która jest po prostu pełna niebywałych kłamstw, ale która pokazuje, jak środowiska ekologiczne są opisywane po tej stronie konserwatywno-religijnej. I jest to, słuchajcie, naprawdę, poza tym, że jest to oczywiście momentami śmieszne, to jest to bardzo przerażające i bardzo dające do myślenia, jak bardzo wszyscy musimy zmienić tę narrację i przestać walczyć za królów świata, dlatego że szanujemy przyrodę. Tylko szukać prawdziwego, ja już nienawidzę tego słowa dialog, bo to jest jakieś puste słowo, równie nic nieznaczące jak ekolog w tej chwili, zdewastowane. Dobra, to poślę potem. Tylko wiecie, po prostu naprawdę szukać porozumienia i takie hasło porozumienie i jakby rozmowa o tej przyrodzie jest dla nas inspiracją do robienia kolejnego festiwalu, edycji festiwalu Dzikie jest piękne, który odbywa się w sierpniu, w ostatnim tygodniu sierpnia. Robimy go społecznie, nieodpłatnie, można przyjechać, natomiast zachęcamy właśnie nie do zatrzymywania się w obozie, tylko do zatrzymywania się w turystykach, tam kołujemy różne pola namiotowe i tak dalej. To jest piękny festiwal, pełen muzyki, dziwnych spektakli, fajnych jakichś wykładów. No w ogóle super program. Zobaczcie po prostu, jak było w zeszłym roku i myślę, że zachęci Was to do przyjazdu. Dwa razy robi. Mówi dobra i wyobrażam sobie Was. Na zakończenie Wam tutaj pokażę takie, żeby było jeszcze coś miłego i pięknego, a nie jakieś strasznoty i harwesery. Moment, moment. O, to jest zdjęcie.
Janusza Korbela, który jest taki, nazywa liście, jest też już godzina 21:02, więc ja będę kończyć. O, ale to zdjęcie no, dla mnie jest takim, tak na zakończenie powiem, właśnie też kwintesencją tego chaosu w równowadze, nie wiem, równowagi chaosu, która jest w Puszczy Białowieskiej. Jest świetna perspektywa tego drzewa, które tutaj już, jak widać, służy do rozwoju różnym organizmom. Widzę też z lewej strony taki super mały świerczek, którego prawdopodobnie też powaliło to drzewo, ale też zżarty przez jakieś korniczki. No i jeżeli ja ten link Monika wyślę w Wolnej Bibliotece, bo chyba wyślę na maila. Dobra. To zdjęcie, dobra. I wracając, też zwróćcie uwagę na kolor tego zdjęcia, takie ciepło niesamowite. W Puszczy są zupełnie inne, mi się tak przynajmniej wydaje, kolory, przez to, że jest taka dziwna trochę wilgoć z lasu. Kolory się rozkładają zupełnie inaczej, wszystko jest takie bardzo pastelowe, miękkie. Ja pochodzę z Nowego Targu i też ta kolorystyka w ogóle tego całego regionu mną wstrząsnęła po prostu, że tutaj wszystko jest takie łagodne, jest wszystko takie hardkorowo ostre i mi to się tutaj po prostu bardzo, bardzo spodobało, przyznam. I teraz na zakończenie naszego spotkania, już tutaj się otwiera jeszcze kolejne zdjęcie. Ja tylko Was zaproszę na nasze spacery online. Idę do Facebooka Obozu dla Puszczy i czytania tego, co się tutaj dzieje, i czekać, to po prostu piszcie do nas i będziemy kombinować. Obóz jest zamknięty ze względu też na dobro nie tylko nasze, ale też bardzo wielu starszych osób, które tutaj mieszkają w regionie i nawet jakiekolwiek niebezpieczeństwo, więc po prostu przestrzegam wszystkiego i uwaga. To jest zdjęcie Adama Wajraka. No, chciałabym Was pożegnać tym superowym, przepięknym jeleniem. To jest oczywiście zdjęcie zrobione w czasie rykowiska w rezerwacie ścisłym, gdzie Adam ma Wajrak wejściówkę, bo to tylko się dostaje na specjalne okoliczności. Rykowisko jest absolutnie niezwykłym czasem, a zaczyna się mniej więcej już teraz, bo jest coraz cieplej, więc zaczyna się mniej więcej w połowie sierpnia. Trwa około miesiąca i jeżeli jeszcze tego nie zaznaliście, jeżeli tego nigdy nie usłyszeliście, to na pewno już w sierpniu musi tak być, że będziemy mogli już jeździć po różnych miejscach i przyjedźcie tutaj do lasu i usłyszcie to, co te jelenie wyprawiają. To jest jeden z najdziwniejszych, najbardziej poruszających dźwięków, jakie można sobie wyobrazić. Jak wejdziecie na Puszczański Punkt Informacji, to tam jest gdzieś nagranie audio, ale najlepiej to po prostu usłyszeć na żywo. Strasznie Wam dziękuję za wysłuchanie. Bardzo mi Was opowiadać. Być może moja opowieść była trochę chaotyczna, za to przepraszam, ale co? Była taka jak las naturalny. Tu wyrośnie, tu coś powie, tu zapomni, tu się nie tworzy, a tutaj już się pożegna. Bardzo Wam dziękuję. Pozdrawiam Was z remisek razem ze wszystkimi. I przekazałam też informację o tym, że może inne osoby też od nas mogą się zgłosić i poopowiadać Wam tutaj o różnych rzeczach. I myślę, że niedługo chcielibyśmy zrobić opowieść o Dzikiej Karpaty i o sytuacji w Bieszczadach. O, świetnie. To zapraszamy. W przyszłym tygodniu mamy pewne terminy. No to ja się żegnam. Mam nadzieję, że te wieczory. Przepraszam, jakość ogarnięte działa, będzie mi z
zasięg. Dziękuję Wam bardzo. Do widzenia. Nie wiem, jak się wyłączyć. Do widzenia. Dzięki. Ja wyłączę wszystko. Dziękujemy. Dziękujemy. I zapraszamy. Pozdrawiam Was bardzo. Pa, pa, pa. Cześć.